W tym filmie chciałbym, żebyśmy spróbowali wyznaczyć miarę kąta D, kąta przy wierzchołku D. Jak zwykle zachęcam Was do zatrzymania tego wideo i sprawdzenia, czy potraficie zrobić to sami. Podpowiem tylko, że można sobie pomóc kątami wpisanymi w okrąg i zależnością ich miar od miar łuków, na których się opierają. Okej, popracujmy nad tym teraz wspólnie. Co w tym zadaniu wiemy? Wiemy, że kąt D jest kątem wpisanym w okrąg i że wycina z okręgu łuk o końcach w tych dwóch punktach. Zaznaczmy ten łuk tym samym kolorem, co kąt D, ten duży łuk. Nie znamy miary tego łuku, ale gdybyśmy znali miarę tego łuku, to wiemy, że miara kąta D to połowa miary tego łuku, bo miara kąta wpisanego w okrąg to połowa miary łuku, na którym kąt ten jest oparty. Widzieliśmy tę zależność już wiele razy. Gdybyśmy znali miarę fioletowego łuku, to potrafilibyśmy, dzieląc przez 2, wyznaczyć miarę kąta D. Nie znamy miary fioletowego łuku, ale znamy miarę łuku, który dopełnia łuk fioletowy do pełnego okręgu. Znamy miarę tego łuku. Skąd znamy, skoro nie jest on opisany w żaden sposób w tym zadaniu? Znamy miarę tego łuku, bo znamy miarę kąta wpisanego, który go wyznacza. Ten kąt ma miarę 45 stopni. Jeżeli ten kąt ma miarę 45 stopni, to ten łuk ma miarę 90 stopni. Miara łuku WL równa się 90 stopni. Jest 2 razy większa niż kąt wpisany, który ten łuk wyznacza. Czy to może się nam do czegoś przydać? Jeżeli obrócimy się dookoła całego okręgu, to zakreślimy łuk o mierze 360 stopni. Czyli miara tego fioletowego łuku, którą dobrze byłoby znać, żeby wyznaczyć miarę kąta D, dodać miara tego niebieskiego łuku równa się 360 stopni. Zapiszmy to sobie. Miara łuku L i W dodać miara łuku WL równa się 360 stopni. Wiemy już, że miara łuku WL wynosi 90 stopni. Jeżeli odejmiemy od obydwu stron 90 stopni, to otrzymamy miarę tego dużego łuku, łuku L i W. I jest ona równa 270 stopni. Od łuku odpowiadającemu pełnemu okręgowi 360 stopni odjęliśmy ten niebieski łuk 90 stopni i zostało 270 stopni. Czyli miara tego fioletowego łuku wynosi 270 stopni. I teraz możemy już obliczyć miarę kąta D. Jest to kąt wpisany w okrąg, kąt oparty na fioletowym łuku, więc jego miara to połowa miary tego fioletowego łuku. Połowa z 270 to 135 stopni. I zadanie rozwiązane. Może już zauważyliście, że jeżeli dodamy miarę tego kąta 135 stopni i miarę tego kąta 45 stopni, to w sumie otrzymamy 180 stopni. Wygląda więc na to, przynajmniej w tym konkretnym przypadku, że dwa kąty wewnętrzne w czworokącie wpisanym w okrąg, leżące naprzeciwko siebie, są kątami przyległymi. Ciekawe, czy tak jest zawsze. Czy jeżeli narysujemy dowolny czworokąt wpisany w okrąg, czyli taki, którego wszystkie cztery wierzchołki leżą na okręgu, to czy zawsze tak będzie, że dwa kąty wewnętrzne leżące naprzeciwko będą kątami przyległymi, czyli ich miary zsumują się do 180 stopni? Zachęcam Was do zastanowienia się nad tym, a nawet do udowodnienia takiego twierdzenia. Dowód taki mógłby być bardzo podobny do tego, co właśnie zrobiliśmy, tyle że użylibyśmy do jego przeprowadzenia bardziej ogólnych danych, na przykład zamiast 45 stopni tutaj moglibyśmy mieć kąt X. I wtedy chcielibyśmy udowodnić, że miara tego kąta to 180 stopni minus X. Ja to zrobię w innym filmie i będziemy mogli sprawdzić, czy nasze sposoby rozumowania są podobne.